29 września wspominamy błogosławionego Ludwika Monca, prezbitera. Ludwik urodził się w 1898 roku w Sislago we Włoszech w biednej chłopskiej rodzinie Józefa i Ludwiki. Był dzieckiem słabym, wyglądał na chorowitego, więc zaraz po narodzinach został ochrzczony, a półtora roku później otrzymał sakrament bierzmowania. Z biegiem lat jego zdrowie ulegało poprawie. W 1913 roku za radą kapłana rozpoczął nauki w Salezjańskim Misyjnym Instytucie Penango Monferrato w Asti. Wskutek kłopotów rodzinnych musiał przerwać naukę i zająć się niewielkim gospodarstwem rolnym. W ciągu dnia pracował, a nocami uczył się. Pod koniec wakacji w 1916 roku znajomy proboszcz zdołał załatwić bezpłatne miejsce dla 18-letniego Ludwika w seminarium duchownym. Wkrótce potem rozpoczął nauki w seminarium w Mediolanie. W 1925 roku przyjął w tym mieście święcenie kapłańskie. Został wikariuszem w kościele parafialnym świętego Maurycego w Vedano Olona w pobliżu Varese. Rzucił się w wir pracy. Cały wysiłek wkładał w powstanie i wzmocnienie chóru parafialnego, amatorskiego zespołu sportowego i szkoły języka francuskiego. Największym powodzeniem cieszyła się działalność promująca sport, w szczególności klubu piłkarskiego Viribus Unitis. Te sukcesy sprawiły, że w 1926 roku faszyści zorganizowali rywalizujący z klubem księżowskim Związek Atletyczny w Vedano. Współżycie nie było zgodne i wkrótce faszyści posunęli się do prowokacji. Ksiądz Ludwik próbował mediować między klubami. Doprowadził do meczu towarzyskiego między nimi, w którym wygrał Viribus Unitis. Jednakże po zawodach przybyli na mecz faszyści z innych miast, wzniecili rozruchy i bijatykę. W rezultacie aresztowano 8 członków Viribus Unitis. Ludwik zdecydował się na własną rękę, bez porozumienia z proboszczem, zakończyć działalność klubu. Wkrótce zdał sobie sprawę z aktu nieposłuszeństwa i przeprosił przełożonego. W duchu pokory poprosił o zgodę na przeniesienie, którą otrzymał. Zanim jednak do niego doszło, pod urzędem miejskim w Vedano wybuchła bomba. Parę dni później zamordowany został lokalny faszystowski kacyk. Aresztowano około 40 osób. Następnie wyrzucono proboszcza z Vedano Olona. Ludwik pozostał. Próbował uspokajać nastroje. Podczas wieczornej mszy świętej, gdy chrzcił małe dziecko, w kościele pojawiła się żandarmeria. Żandarmi stanęli przed ołtarzem. Pozwolili zakończyć nabożeństwo, ale po jego zakończeniu zabrali Ludwika na przesłuchanie, po czym wywieźli go z miasta. Pojechał do Mediolanu. Po paru dniach został aresztowany, zawieziony do Vares i osadzony w więzieniu. Oskarżono go o próbę morderstwa. Pomimo interwencji kurii został zwolniony dopiero po 4 miesiącach. Zabroniono mu też powrotu do Vedano. Biskup zmuszony sytuacją zdecydował się przenieść młodego kapłana najpierw do parafii w Mediolanie, a potem w 1928 roku do sanktuarium w Saronno. Tam ksiądz Ludwik zgromadził wokół siebie grupę około 30 dzieci, która stała się zalążkiem nowego zgromadzenia oratorium. Szybko powstał chór, a miejsce jego spotkań stało się zarazem salą lekcyjną, salą koncertową oraz miejscem odpoczynku dla potrzebujących dzieci. Pomysł na działalność takiej grupy powoli nabierał kształtu. Przyczyniło się do tego m.in. spotkanie kilku świeckich kobiet, które poświęciły się pracy nad realizacją pomysłu Ludwika. Były to Clara Zucchi, Teresa Pitteri i Tranquilli Arioldi. W 1936 roku odbyło się pierwsze spotkanie i od tego momentu Świecki Instytut Małych Apostołek Miłosierdzia, zrzeszający konsekrowane kobiety pragnące wnosić do życia codziennego gorliwość pierwszych społeczności chrześcijańskich, rozpoczął swoją działalność. Siostry udzielały wsparcia żyjącym w trudnych warunkach, chorym, w szczególności niepełnosprawnym dzieciom, zapewniając najlepszą możliwą w owych czasach opiekę medyczną, stosując najnowocześniejsze metody naukowe i pedagogiczne dla ponownego włączenia mniej uprzywilejowanych w nurt życia społecznego.
Niebawem ksiądz Ludwik wraz z członkiniami Instytutu założył zrzeszenie Nasza Rodzina, zajmujące się edukacją i promocją lekarską dla biednych i niepełnosprawnych dzieci. Pierwszymi wychowankami było wspomniane wcześniej 30 dzieci. Ksiądz Ludwik został mianowany proboszczem kościoła w Lekko na peryferiach Mediolanu. Nadał nowy kształt tamtejszym grupom parafialnym. Gdy wybuchła II wojna światowa, ponad 350 młodych parafian księdza Ludwika powołano do armii. Przez następne 5 lat proboszcz, unikając bezpośredniego politycznego zaangażowania, starał się nieść pomoc pozostałym członkom ich rodzin. Koniec wojny nie oznaczał bynajmniej pokoju. Do domów powrócili żołnierze. Pojawiło się też mnóstwo uciekinierów z innych krajów. Wiele dzieci zostało sierotami, niejednokrotnie bez domu i bez miejsca zamieszkania. Dom naszej rodziny stał się dla nich przytułkiem. W tym czasie Ludwik dzielił cały swój czas między działalność w naszej rodzinie, a obowiązki proboszcza. Metropolita Mediolanu, błogosławiony kardynał Alfred Ildefons Schuster, kategorycznie zażądał od Ludwika dokonania wyboru między proboszczem a kierownictwem duchowym założonego przez siebie zgromadzenia sióstr. Ludwik zadeklarował gotowość bezwarunkowego zastosowania się do decyzji biskupa, gdyby taka została wydana. Sytuację poprawiła konstytucja apostolska Provida Mater Ecclesia, podpisana w 1947 roku przez Piusa XII, uznająca działalność świeckich instytutów właśnie takich, jakie założył Ludwik. Lata ciężkiej pracy nadwątliły jego zdrowie. Przyczyniła się do tego także śmierć jego matki w 1953 roku, a rok później, wracając z Werazę, poczuł ból w piersiach, który w ciągu następnych godzin pogorszył się. Przywołany lekarz wysłał natychmiast Ludwika do szpitala. Wykonany elektrokardiogram ujawnił, że Ludwik przechodził rozległy zawał serca. Rankiem 29 września 1954 roku przyjął Najświętszy Sakrament. Niebawem zmarł. Pochowano go początkowo w kościele parafialnym w Lekko. W 1964 roku jego szczątki przeniesiono do domu naszej rodziny w Ponte Lambro w prowincji Como. Z upływem lat sława jego świętości rozszerzała się. W 2003 roku święty Jan Paweł II uznał heroiczność cnót Ludwika. Jego proces zakończył się w 2006 roku, gdy Benedykt XVI włączył go w poczet błogosławionych. Uroczystości beatyfikacyjne miały miejsce 30 kwietnia 2006 roku w Mediolanie, a przewodniczył im kardynał Dionigi Tettamanzi. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Ludwika na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.